aspirant sztabowy Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dzień dobry, witam i zapraszam na kolejny odcinek Tarnowskiej Kroniki Policyjnej. Kilka miesięcy trwały czynności związane z identyfikacją osoby, która dokonała kradzieży mikrofonu wraz z przekaźnikiem oraz osłoną powietrzną. Okazało się, że na jednym z meczów pierwszej ligi w Niecieczy jeden z kibiców drużyny przyjezdnej dokonał kradzieży właśnie takiego mikrofonu. Zostały straty wycenione na kwotę 16 tysięcy złotych i sprawa została zgłoszona policjantom z komisariatu w Żabnie. Dopiero kilka tygodni temu udało się zidentyfikować mężczyznę. Okazało się, że jest to mieszkaniec, 42-letni mieszkaniec Krakowa. Został on przywieziony do Żabna, zostały wykonane z nim czynności i został mu przedstawiony zarzut kradzieży właśnie tego sprzętu. Podczas przeszukania w jego miejscu zamieszkania odzyskano skradziony mikrofon, który trafił do telewizji ogólnopolskiej. W tym momencie mężczyzna musi się liczyć z postępowaniem karnym i karą, jaka grozi za kradzież zwykłą, czyli do 5 lat pozbawienia wolności. Jest ona określona w artykule 278 kodeksu karnego. W poniedziałek około godziny 18 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że jeden z mężczyzn, 44-latek, mieszkaniec powiatu tarnowskiego, nie wrócił do miejsca swojego zamieszkania i jest podejrzenie, że zagraża jego zdrowiu i życiu niebezpieczeństwo. Zostały podjęte środki przednatychmiastowego poszukiwania. Zostało zaangażowanych ponad 20 policjantów oraz 20 ochotników strażaków z regionu Karwodrze, Zabłędzy w celu poszukiwania mężczyzny. Został odnaleziony samochód, który był zamknięty. Policjanci w związku z czym rozpoczęli poszukiwania mężczyzny w pobliskim lesie. Rozeszli się w miejscowości Zabłędza i po kilkudziesięciu minutach odnaleźli mężczyznę. Mężczyzna cały i zdrowy trafił do rodziny, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszukiwania trwały do godziny 20:20. Ostatnio informowałem o oszustwach i o zatrzymaniu osób, które parają się tego typu przestępstwami. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wykonują czynności i analizują wszystkie zgłoszenia dotyczące tego typu przestępstw. Tak również się działo w ostatnimi tygodniami. Sprawdzili osoby, które mogą się tego typu przestępstwami zatrudnić. Sprawdzali ich lokalizację, sprawdzali przejazdy. Okazało się, że grupa 3 obywateli Niemiec przyjechała do Polski na kilka tygodni. Wynajęła samochód i tym samochodem jeździła po terenie południowej Polski. Mówię tutaj o województwie śląskim, małopolskim oraz podkarpackim. Dokonywała w tym czasie różnego rodzaju oszustw, a przynajmniej takie na chwilę obecną mamy informacje. Za każdym razem, gdzie się pojawiali, mamy zgłoszenia oszustwa na różnego rodzaju legendy. Udało się zatrzymać samochód, którym oni się poruszali. Było to 28-letni mężczyzna, 28-letnia kobieta oraz 35-letni mężczyzna, wszyscy to obywatele Niemiec. Okazało się, że podczas przeszukania samochodu w samochodzie policjanci odnaleźli gotówkę w wysokości 25 tysięcy złotych. Czynności, jakie wykonywali w komisariacie, w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie, doprowadziły do sytuacji takiej, że udało się ustalić osobę, która przekazała im te pieniądze. Okazało się, że tego samego dnia kobieta, 75-letnia mieszkanka powiatu tarnowskiego, została oszukana. Oszukana właśnie na kwotę 25 tysięcy, którą przekazała bezpośrednio jednemu z mężczyzn zatrzymanych. Mężczyźni nie władają językiem polskim, w związku z czym konieczne były czynności z tłumaczem. Po kilku dniach doprowadzeni zostali oni do tarnowskiej prokuratury oraz do sądu, a sąd zgodził się z wnioskiem prokuratora o zastosowanie środka izolacyjnego i cała trójka trafiła na 3 miesiące do aresztu. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu prowadzą w tym momencie czynności i zbierają materiał dowodowy, który będzie mógł być przedstawiony w sądzie dotyczący oszustw na różnego rodzaju legendy. Na chwilę obecną jesteśmy w stanie udowodnić im to jedno przestępstwo, natomiast nie jest wykluczone, że kolejne przestępstwa zostaną im udowodnione. W ostatnią niedzielę doszło do dość groźnego wyglądającego wypadku na ulicy Błonie i ulicy Nowodąbrowskiej. Tutaj kierująca 36-letnia kobieta, jadąc ulicą Błonie, samochodem marki Opel, wykonywała manewr skrętu w lewo. Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-latkowi, który kierował Toyotą. W wyniku tego zdarzenia ucierpiał 54-letni pasażer samochodu Toyota. Z złamaną ręką trafił do tarnowskiego szpitala.
Okoliczności tego wypadku, tego zdarzenia będą badać policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Kobiecie będzie groziło postępowanie i zarzut określony w artykule 177 Kodeksu Karnego. W minionym tygodniu doszło w sumie do 2 wypadków, gdzie 3 osoby zostały ranne. Doszło również do 33 kolizji. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali w sumie 16 nietrzeźwych kierujących. Odebrane zostały w sumie 7 uprawnień do prowadzenia pojazdów, z czego 3 w związku z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym oraz 3 w związku z prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości.